Czy warto, abyś zamienił Zooma H6 na jego młodszego brata Zooma F8? I przyszła w końcu moja pora na ten test porównawczy, ale pod kątem przydatności do filmików wideo na YouTubie. Nie jestem jakimś profesjonalnym muzykiem czy dźwiękowcem. No, kręcę zwykłe informacyjne filmiki na moje kanały YouTube, ale są one rewelacyjnym uzupełnieniem, a nawet ostatnio trzonem marketingu mojej firmy. I pierwszą część testu zrobię w ten sposób, że mikrofon stereo wideo Mic X firmy Rode, który tu widzisz, podłączę do obu zoomów. Każdy kabel mini XLR będzie szedł do oddzielnego rejestratora. Natomiast warunki są takie, jakie normalnie nagrywam filmy, czyli po prostu jeden pokój, który przeznaczyłem na domowe studio. No, nic cudownego. Jeżeli pamiętasz, wejście H6 było znacznym postępem w stosunku do H4N. No, nie miałem tutaj żadnych wyrzutów sumienia przy jego zakupie, a jakość dźwięku była zdecydowanie lepsza i dało się to już odczuć na pierwszych filmikach. I recenzje ten H6 miał również wyjątkowo entuzjastyczne. Natomiast z F8, no, sprawa nie jest taka jednoznaczna. Oczywiście recenzje entuzjastyczne, jak przy każdej promocji. Dźwięk jest super, ale niestety półka cenowa jest nieco wyższa. No i oznacza to dodatkową inwestycję, prawie 5000 zł, no 4,5 z groszami. I niestety nie wszystkie funkcje tegoż to rejestratora przydadzą Ci się na YouTubie. I powiem szczerze, nawet nie za bardzo wiem, jaki będzie wynik tego konkretnego testu. Odsłuchałem kilka nagrań kontrolnych, parę jakichś wcześniejszych filmów z YouTube'a i wydaje mi się, że ciut lepszy jest Zoom F8. Natomiast z drugiej strony nagrywałem nieco w warunkach jakichś takich trochę innych. Używałem tejże to kapsuły Shotgun, prawda? I używałem ją do Zooma H6, natomiast do Zooma H8 przypasował mi ten właśnie stereo wideo Mic X firmy Rode. I teraz w tej chwili porównuję, a przynajmniej staram się porównać dźwięk na identycznym sprzęcie, czyli identyczny mikrofon i dwa rejestratory. I tak parę zdań o parametrach technicznych. H6 daje Ci dźwięk High Definition, jakość 24 bity przez 96 kHz. F8 wspiera maksymalnie aż 24 bity i 192 kHz. I pytanie retoryczne. No, czy te 24 bity przez 192 kHz jest dla YouTube'a potrzebne? Według mnie nie. Zdaj sobie sprawę, że po wgraniu filmik i tak ulegnie jakiejś kompresji. No, tym niemniej dźwięk z obu zoomów jest dla ucha przyjemny. No, nie masz w ogóle porównania do dźwięku z typowej jakiejś kamery, camcordera czy DSLR-a, prawda? Nawet na najlepszym zewnętrznym mikrofonie. Przedwzmacniacze F8 fenomenalne aż do 75 dB i możesz mówić bardzo głośno i nie będzie zjawiska clipping lub będzie ono bardzo małe. Natomiast jeżeli użyjesz limitera i troszeczkę się przyłożysz do nastawienia właściwej głośności, między innymi przy pomocy takich to słuchawek czy jakichś innych słuchawek, no, trudno, abyś coś popsuł, abyś wlazł w szkodę. Oczywiście zawsze możesz wybrać, czy użyć Dual Channel Recording opisanym w innym filmie i wybrać jakąś lepszą ścieżkę. Kupując H6 nie dostawałeś ładowarki. Tą ładowarkę kupiłem dodatkowo. Było to przy zakupie akcesoriów do Zooma H1N. Natomiast dostawałeś dodatkowe kapsuły mikrofonowe. Pokazuję Ci jeszcze raz te kapsuły. Jedna jest taka. Tą dokupiłem. No, trzeciej akurat nie przygotowałem sobie za bardzo do pokazania, ale wierz mi, że dawali trzy. Także powtarzam jeszcze raz. Ładowarkę wykorzystałem z akcesoriów do Zooma H1. A obie kapsuły plus dodatkowo kupiony shotgun pasują do F8 jak ulał. No i postaram się w dalszej części filmów porównać dźwięk
właśnie z tych obu dedykowanych kapsuł na obu rejestratorach. Natomiast do F8 dają zasilacz w cenie produktu, tutaj widzisz ten zasilacz. Do H6 możesz włożyć 4 baterie alkaliczne, do F8 8, znaczy baterie się wkłada z tej strony, także nie za bardzo Ci mogę w tej chwili pokazać. No i wiadomo, że 8 baterii no, będzie dłużej działało niż baterii 4. Ilość wejść mikrofonowych, no wątpię, abyś kiedykolwiek wykorzystał wszystkie, zarówno z H6, 6 wejść, jak i z F8, 8 wejść. Tym niemniej potencjał jakiś masz. H6 ma jedną kartę pamięci, F8 ma dwie karty pamięci z możliwością nagrania zapasowego na drugiej karcie i na razie nigdy mi te karty nie wysiadły ani na jednym, ani na drugim, co nie oznacza, że kiedyś w życiu mnie to nie spotka. Ciekawa funkcja timecode, synchronizacja dźwięku z filmem. No na razie problem mam trochę inny, że nie mam aż tak wyrafinowanych kamer, które by współpracowały z tym timecode F8, prawda? Czyli dźwięk synchronizuje czym? Zwykłym klaśnięciem, takie jak to. Jest taka aplikacja na produkty Apple do zdalnego sterowania F8. No niestety, ja jestem na Androidzie, jak nie wierzysz, to zobacz. No, muszę poczekać, aż wymyślą coś na Samsunga Galaxy. Co do jakości wykonania, F8 wydaje mi się zdecydowanie solidniejszy. Obudowa jest jakaś aluminiowa, natomiast H6 bardziej delikatny. No niestety jest tutaj jakiś taki badziewny plastik do przykrycia karty SD. Zaczął się strzępić już po bardzo krótkim użytkowaniu. No tym niemniej mój H6 zaliczył już machy upadek w terenie. Nawet nie w terenie, tylko w tym pokoju upadł. No ale dzięki Bogu nic się nie stało. Jakość dźwięku jest ta sama. I pozostało jedyne tutaj gdzieś drobne takie zarysowanie na ekraniku. Podobne jak do uderzenia kamyka w szybę samochodową. Jak jedziesz samochodem i Ci z innego samochodu strzeli kamyczek. Jednego i drugiego możesz zamontować na statywie lub jakichś ramionach mikrofonowych, takie jak to ramię. No niestety do F6 potrzebowałem jakiejś takiej dodatkowej złączki. No, poradziłem sobie kupując ją w sklepie. I co zdecydowanie jest argumentem za kupnem F8, jak już miałeś H6 lub nawet H4N, a nawet jak nie masz żadnego. No, układ menu jest tutaj bardzo zoomowski, tam gdzieś jest menu z przodu. No i do bólu intuicyjny. Po 5-10 minutach wydawało mi się, że znam F8, a wcześniej H6 od dziecka. No, najwyżej doczytaj coś w instrukcji o jakichś nowinkach, których poprzednik nie miał. No wtedy będziesz na czasie i będziesz potrafił wykorzystać cały potencjał to urządzenia. I mimo wszystko F8 podoba mi się bardziej. Nawigację masz jakimiś takimi rozsądnymi przyciskami. No w H6 tutaj masz taki boczny przełącznik, według mnie to on jest taki mało praktyczny, jakiś wyjątkowo delikatny. Co do dźwięku, też wydaje mi się, że z F8 jest nieco lepszy. Oceń to sam, prawda? Bo dobrze wiesz, że nawet najlepszym sprzętem można zrobić gorszy dźwięk, oczywiście jak się postarasz lub brakuje Ci umiejętności. I kamyczek do mojego podwórka, tak często wychodziło mi to na początku mojej kariery. No i według mnie taki wniosek końcowy, jeżeli Cię na to stać, to powinieneś rozważyć zakup Zooma F8, no szczególnie jak nie masz innego sprzętu, no tenże posłuży Ci na pewno wiele lat. Natomiast nie traktuj tego filmiku jako jakieś reklamy tego produktu czy konkretnego sklepu. Sprzęt ten kupiłem, oczywiście sprzęt, który prezentuję, przetestowałem, kupiłem za własne ciężko zarobione pieniądze i jestem przekonany o jego użyteczności dla Ciebie jako youtubera czy jakiegoś tam technika dźwiękowego. No, z drugiej strony ta przyzwoita jakość dźwięku opłaciła mi się w dwójnasób. Ludzie, a w sumie moi potencjalni klienci oglądają mnie, no potem tłumnie korzystają z moich usług,
a dobry dźwięk jest tutaj podstawą. Natomiast gdybyś nie miał ochoty szukać w internecie, tenże H6 kupiłem w DJ Shopie w Tyńcu Małym, wtedy byli na Bielanach Wrocławskich, F8 w sklepie muzyczny.pl we Wrocławiu. Z tego co wiem, oba sklepy mają sprzedaż internetową, chociaż wolę zakupy osobiste. I teraz mam nadzieję, że przejdę do testów kapsuł mikrofonowych. Tych dwóch kapsuł mikrofonowych. Test kapsuł będzie stosunkowo prosty. Zamontowałem jedną kapsułę tutaj do Zooma H6. Drugą kapsułę pod tytułem Shotgun zamontowałem do F8. Porozmawiam, powiem parę zdań. No i potem ocenisz, która kapsuła, na którym działa lepiej. I za chwileczkę zrobię drugi myk. Po prostu zamienię tą kapsułę, wrzucę na H6, a tą z H6 wrzucę na F8. Także, jak Ci wspomniałem, przyzwoita jakość dźwięku opłaca się. Nie jest tajemnicą, że ludzie zniosą jakieś nieco gorsze wideo, ale z przyzwoitym dźwiękiem, niż wideo być może nawet najlepsze, ale z jakimiś świstami, szumami, tam nie wiadomo czym, prawda? I teraz robię klaśnięcie kontrolne i za chwilę zmieniam kapsuły. Przed chwilą dokonałem kolejnego klaśnięcia kontrolnego. Jak widzisz, w tej chwili kapsuła typu Shotgun jest na Zoomie H6. Tenże mikrofon, ta kapsuła jest na F8. No, tradycyjnie został tutaj mój Stereo Videomic X Rodiego. Zastanawiam się w tej chwili, na którym z tych mikrofonów zrobię call to action. Prawdopodobnie decyzja będzie bardzo prosta, ponieważ przesłucham wszystkie ścieżki dźwiękowe i która wyjdzie najlepiej, no ta będzie tą wybraną. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, szczęśliwy posiadacz obu Zoomów, czyli Zooma F8 i Zooma H6. Nie wiem, jakim cudem cały czas mówię na H6, F6, prawda? Jak to człowiek się szybko do sprzętu przyzwyczaja. Także bye bye. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Gdybyś chciał jakichś dodatkowych informacji na temat tegoż to sprzętu, skomentuj to wideo poniżej. Postaram się udzielić jakiejś tam sensownej odpowiedzi, ale weź pod uwagę, że nie jestem jakimś profesjonalistą, nie jestem jakimś technikiem dźwięku. Jestem zwykłym YouTuberem.